Jerzy Telesiński, szanowni państwo, jak ja nie mogłem się doczekać tej rozmowy, dlatego że będziemy rozmawiać o rzeczach, które absolutnie wszystkich dotyczą i być może nawet jeśli jest tak, że państwo interesują się tymi sprawami trochę mniej niż bardziej, to i tak dla tych spraw nie ma żadnego znaczenia. A mówię, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać sobie trochę o bankowości, o tym, jak te banki wyglądają teraz, o tym, co się zmienia, jak pandemia zmieniła nasze podejście na przykład do tego, żeby mniej bać się zakupów w tym niedotykalnym świecie, tym świecie wirtualnym. I to, że ten świat wirtualny staje się coraz bardziej okiełznany również dzięki pewnym narzędziom, o których dzisiaj sobie porozmawiamy z tymi, którzy te narzędzia znają, projektują, znają od podszewki, a będziemy rozmawiać z Anetą Hoffman, dyrektor Wydziału Kart Płatniczych Nest Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. I z panem Marcinem Miąską, kierownikiem projektów IT, czyli brzmi to wszystko tak bardzo poważnie, że zaraz nam się wszystko wyjaśni, że to nie jest takie straszne. Prawda, panie Marcinie? Prawda. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. My, przygotowując się do tej rozmowy, porozmawialiśmy sobie na temat tego, jakże bardzo ten świat tych naszych pieniędzy, tego, gdzie one są, jak one wyglądają, jak bardzo się zmieniają, bo przecież już dawno nie trzymamy pieniędzy tych papierowych i monet w skarpetkach, się zmienia. I jak bardzo się zmienił, właśnie od tego chciałbym zacząć, dlatego że nasi goście, nasi eksperci, no od lat już obserwują i nasze przyzwyczajenia, i nasze strachy, i nasze oczekiwania tego, jak ta bankowość wygląda. Bo ja nie wiem, czy wśród tych, którzy nas będą słuchać, są jeszcze tacy, którzy pamiętają na przykład coś takiego jak czeki. Ja pamiętam, ale muszę powiedzieć, że jakoś nie miałem z nimi wiele do czynienia, chociaż jak zaczynała się już ta bankowość, powiedzmy dobre 30 lat temu, to muszę powiedzieć, że one mi się fajnie kojarzyły, że kojarzyły mi się z amerykańskimi filmami i że tu wypiszę ci czek. I zawsze marzyłem o tym, żeby wypisać komuś czek i o ironio nigdy do tego nie doszło. Pani Aneto, zmienił się ten świat bardzo przez te 30 lat. Oj, tak, zmienił się. Ja mam taką właśnie przypowiastkę. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy w sklepie, tak? Robimy duże, takie tygodniowe zakupy. Kosze wyładowane i wyobraźmy sobie, że jesteśmy 20 lat temu, tak? I nagle w kolejce, co robimy? Uświadamiamy sobie, że nie zabraliśmy portfela. No i oczywiście już zastanawiamy się gorączkowo, jak wybrnąć z takiej sytuacji. Zostawić, biec po portfel, prawda? Nie ma wyjścia. I teraz dzisiejsze czasy. Nie wzięliśmy portfela, ale mamy telefon. I nagle okazuje się, że to, co 20 lat temu musielibyśmy prawdopodobnie zrobić, czyli porzucić koszyk w sklepie, wrócić do domu, wziąć portfel, wrócić po te zakupy, dzisiaj praktycznie mamy na to rozwiązanie, bo z telefonem komórkowym praktycznie każdy z nas się nie rozstaje. Mamy go cały czas pod ręką, a w tym telefonie mamy portfel. Portfel elektroniczny, w którym mamy karty płatnicze. To tak może zagaje, prawda? Że to, co 20 lat temu naprawdę wydaje nam się byłoby problemem, w dzisiejszych czasach no już mamy naprawdę duże ułatwienia. I oczywiście w trakcie rozmowy opowiemy sobie na przykładzie karty płatniczej, chociaż przykład czeku świetnie mi się podoba, bo ja też zawsze chciałam wypisywać czeki, szczególnie, że moja rodzina ze Stanów te czeki właśnie wypisywała i bardzo im zazdrościłam. Natomiast faktycznie w Polsce to rozwiązanie nie przyjęło się, jak i wiele innych rozwiązań, o których również będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że te czeki nam się nie przyjęły, to w ogóle chyba możemy, panie Marcinie, powiedzieć, że tak w ogóle, jeśli chodzi o rynek polskich klientów korzystających z bankowych nowoczesnych usług, nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy chyba też czasem w awangardzie pewnych rozwiązań. Strasznie lubimy te wszystkie nowinki. Tak mówię en masse, bo oczywiście są tacy, którzy bardziej i tacy, którzy mniej, ale chyba dużo mamy do dyspozycji takich nowości i chętnie z nich korzystamy. Tak, w moim przekonaniu jest to tak naprawdę chyba rezultat tego, że jakiś czas temu nasza bankowość była dość mocno zacofana względem Zachodu.
I my zaczęliśmy budować tak naprawdę na dość późnym etapie te wszystkie nowoczesne rozwiązania i w zasadzie od razu wchodziliśmy z nowymi rozwiązaniami. Ja swoje tam doświadczenia z przeszłości z kartami, pierwszymi kartami płatniczymi, to pamiętam od czasu, kiedy tam gdzieś na studiach jeszcze w 90-tych latach taką wypukłą kartę, to, która była tam szczytem luksusu, wypukłe karty, które się gdzieś tam żelazkiem odbijało, tak zwanym żelazkiem w sklepach, nie? Te czeki na przykład w tej chwili jeszcze cały czas z powodzeniem funkcjonują we Francji. Tam bardziej czeki niż karty płatnicze. Natomiast u nas w zasadzie niejako pominęliśmy ten etap i wskoczyliśmy od razu na karty płatnicze. Marcin, ja nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze karty z funkcją tylko do bankomatu. Także my tu przeszliśmy od razu na poziom wyżej, karty płatnicze. Ja pamiętam, jak z powodzeniem funkcjonowały karty tylko do wypłat z bankomatu. Czyli to było takie urządzenie, dzięki któremu można było te wirtualne pieniądze gdzieś tam, które były tylko cyferkami, zamienić w magiczny sposób. Kurczę, ja w ogóle tego nie pamiętam, ale przecież tak było, no, tak było, że kiedyś, tak, karty w ogóle, karty jako takie też te były tylko bankomatowe. No, a gdzie jesteśmy teraz? Co to się stało? Jakoś tak chyba znacznie te zmiany przyspieszyły do tego stopnia, że faktycznie, tak jak pani Aneto powiedziała, nie tylko te ostatnie zmiany, o których na pewno nasze słuchaczki i słuchacze wiedzą, przynoszą nam wygodne rozwiązanie, bo tak, bo ani prawa jazdy nie trzeba będzie przy sobie mieć, ani dowodu osobistego, nawet załatwiając poważne sprawy i w banku, i na przykład na poczcie, czy w urzędzie, ale za chwilę się okaże, że nawet tej karty, która taka jest nowoczesna, tak się nią zachwycamy i nie jest już tylko kartą bankomatową, no też w zasadzie jako takiego plastikowego czegoś też nie trzeba będzie mieć przy sobie już w ogóle, żeby płacić kartą. Dokładnie. Mamy bowiem coś takiego, co nazywa się kartą wirtualną i jest to absolutnie alternatywa dla swojego plastikowego pierwowzoru i już tłumaczę, co to jest. Z takiego punktu widzenia funkcjonalnego karta wirtualna daje dokładnie te same możliwości, co karta plastikowa, czyli ma ów magiczny kod CVV, który jest na rewersie karty, ma datę ważności, ma numer karty. Różni się tylko tym, że cyfrowa karta z definicji nie przybiera swojej fizycznej formy. Ale to wszystko bardzo mądrze i może podajmy przykład, jak to funkcjonuje. Taką kartę wirtualną można sobie już zamówić w banku z poziomu bankowości mobilnej i tak naprawdę po kilkunastu minutach mieć ją już w swoim telefonie bez czekania. Bo jak to teraz wygląda? Też podam przykład, bo przykład jest najlepszy. Tak, bo jesteśmy cały czas przyzwyczajeni do tego, korzystając z kart płatniczych, że możemy je sobie zamówić, one są bardzo wygodne i że po zamówieniu muszą do nas dotrzeć. Dokładnie. I taka karta płatnicza, oczekujemy na nią z reguły zaglądając co i rusz do skrzynki pocztowej, czy karta już jest, tak? Czasami się niecierpliwimy, a szczególnie w sytuacjach, kiedy wyjeżdżamy i ta karta jest nam naprawdę potrzebna, albo też w takiej sytuacji, kiedy kartę zgubiliśmy i naprawdę nam zależy na tym, żeby nowa karta przyszła do nas jak najszybciej. I teraz odpowiedzią na to jest właśnie karta mobilna. Zamawiamy sobie ją z poziomu aplikacji, widzimy ją od razu, czyli widzimy w swojej bankowości kartę z pełnym numerem, z CVV i z datą ważności. Oczywiście nie widzimy tak od razu, po prostu musimy się też uwierzytelnić. To nie jest tak, że tak, bo to rozwiązanie musi być bezpieczne, także klient może sobie podejrzeć te dane, ale co najważniejsze, może z tą kartą od razu pójść na zakupy. Na zakupy do sklepu, że tak powiem, od razu wydać pieniążki, które się ma na koncie, albo można dodać taką kartę do portfela mobilnego, tak? Bo teraz, jak dobrze wiemy, jest możliwość płacenia telefonem, zegarkiem czy opaską, tak? Mamy różne formy tych urządzeń, do których można sobie taką kartę dodać i tak naprawdę karta plastikowa, którą normalnie byśmy mieli w portfelu,
w portfelu, mam na myśli skórzanym, tak, w portfelu. Kieszeni. Kieszeni, dokładnie, znajduje się w telefonie i jest gotowa do użycia. Czyli ona jest tak samo zbliżeniowa jak ta karta, którą wyjęlibyśmy z kieszeni i przyłożyli do terminala, czyli tak samo ma te funkcje, tyle że jest już wirtualna, czyli jest w naszym portfelu, w telefonie, ewentualnie z zegarku i tak dalej, mimo tego, że nie musimy tam na nią czekać, aż ona do nas przyjdzie i nie musimy jej tak jak tradycyjnie dodawać do tego elektronicznego portfela, tak? Czy samo dodawanie tej karty, to może panie Marcinie pana zapytam, dodawanie do naszego tego portfela w telefonie też różni się jakoś od tej takiej karty niewirtualnej, plastikowej? A to ja może zacznę od takiego przewrotnego stwierdzenia, że tak naprawdę karta wirtualna od tej takiej tradycyjnej plastikowej, to poza elementem plastiku jest absolutnie niczym się nie różni. Karta płatnicza, ten plastik, on nie jest nam potrzebny ani do zakupów, ani do transakcji, nie wiem, do wypłaty w bankomacie. To nie plastik nam powoduje, że my coś kupujemy czy wypłacamy gotówkę, tak? Tylko informacje zapisane na chipie w tym plastiku. Karta jest tak naprawdę wyłącznie nośnikiem informacji. Tutaj poruszam troszeczkę też, zahaczam o element bezpieczeństwa. Zauważmy, że ten plastik jest mniej bezpieczny niż dane karty zapisane w naszym telefonie, tak? Bo telefon mamy chroniony PIN-em, hasłem i tak dalej. Ta karta plastikowa, jak gdzieś nam zginie, gdzieś ją położymy, albo w sklepie ktoś, nie wiem, płacimy, ktoś może z jakiejś kamery zrobić zdjęcie z przybliżenia tej karty numeru, z drugiej strony numeru CVV2, już ma dane naszej karty, tak? Także de facto nam nie jest potrzebny plastik, nam jest potrzebna informacja zapisana na tej karcie i kiedy składujemy ją w telefonie, a nie na chipie w tym plastiku, to ta informacja jest bezpieczniejsza. Tu mamy w telefonie mamy mocniejszy procesor i tak dalej. Teraz jeśli wracając do pytania, dodanie jej do portfela elektronicznego w telefonie nie różni się absolutnie niczym od tego, jak dodajemy do portfela elektronicznego kartę plastikową, bo tak samo mamy tą dane tej karty zapisane w naszej aplikacji i my z poziomu naszej aplikacji bądź z aplikacji portfela systemowego możemy w dokładnie taki sam sposób dodać kartę, czy to plastikową, czy elektroniczną. Różnica polega tylko na tym, jeśli robimy to z portfela, z aplikacji portfel systemowej w telefonie, to musimy przepisać numer karty, CVV2, gdzieś tam zautoryzować, a jeśli robimy to z poziomu aplikacji bankowej, to wystarczy tylko kliknąć dodaj kartę do portfela, zatwierdzić OK i mamy kartę dodaną, jest gotowa do zakupów, tak? My możemy iść z tym do zakupu. Tak naprawdę wydanie karty przeciętnie, patrząc jak to w tej chwili funkcjonuje, wydanie karty wirtualnej zajmuje pi razy oko 30 sekund. Mniej więcej jest to taki uśredniony czas. Trochę kart zakłada się szybciej, trochę później. W każdym razie około 30 sekund potrzebujemy na to, żeby wygenerować taką kartę i kolejne 5 może sekund do 10 na dodanie jej do portfela. Czyli od momentu zainicjowania takiej karty wirtualnej do momentu, kiedy możemy nią płacić, mija około maks minuty. I jesteśmy w stanie, stojąc w tej kolejce, o której wspomniała wcześniej Aneta, tak naprawdę jeśli nie zabraliśmy ze sobą karty, a mamy aplikację banku, to możemy sobie tą kartę wygenerować, dodać, od razu zapłacić. Czyli krótko mówiąc, szanowni państwo, to wszystko jakby podsumowując na razie to, o czym zdążyliśmy powiedzieć, dwoma torami idą te największe zmiany dotyczące tego naszego świata, tego kontaktu bank, moje pieniądze w banku i ja. To znaczy jednym torem, żeby było wygodniej i szybciej, prościej przede wszystkim, no bo jeżeli ja już nie muszę pójść osobiście do banku, nie muszę wypełniać jakichś papierów, a potem poczekać, aż ktoś tę plastikową kartę wyprodukuje i jeszcze mi ją dostarczy, no to jest szybciej, jest na pewno prościej. No ale cały czas też zahaczamy, i to teraz pan powiedział, panie Marcinie, stawiając ten akcent na początku tej wypowiedzi, że jest bezpieczniej. No bo kiedyś, te 20 lat temu, sytuacji, o której wspomnieliśmy, zapomnieliśmy pieniędzy w kieszeni, ale jak ich nie zapomnieliśmy i ktoś niepowołany się do nich dobrał, no to pieniądze nam znikały, do widzenia. Teraz, jeżeli mamy już kartę, no to pewną trudność trzeba byłoby pokonać, żeby dobrać się do pieniędzy tych zapisanych gdzieś tam w tej plastikowej karcie, zapisanych w cudzysłowie, ale tych danych. No więc jeżeli znika ten pierwszy i drugi krok i mamy telefon, który jest już zdecydowanie bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o to zabezpieczenie, no to obok tych pierwszych atutów, że jest wygodniej, szybciej, no mamy też ten istotny, że jest bezpieczniej.
Dokładnie tak. Ja nawet powiem, że ja w tej chwili czuję pewien dyskomfort. Jeśli dostaję jeszcze z innego banku, gdzie też posiadam konto osobiste, dostaję kartę plastikową, tak naprawdę ja już odkąd zaczęła się pandemia, bo ona dość mocno pozmieniała nasze zachowania, nie używam portfela w ogóle. Poza zagranicą. W momencie, kiedy dostaję kartę, a niedawno dostałem wznowienie znowu karty plastikowej, której nawet nie pamiętałem, że mam plastik, bo posługuję się telefonem, tak? Dodałem tą kartę do portfela. W momencie, kiedy dostałem wznowioną kartę, no to ponownie aktywowałem ją i kartę schowałem do szuflady. Ale ja mam świadomość tego, że mieszkając na przykład w domku jednorodzinnym, tak jak ja na parterze, gdzie przez, nie wiem, ktoś może się włamać przez okno i tak dalej, wejść i z tej szuflady tą kartę wyciągnąć, to on ją ma, tak? W momencie, kiedy tego plastiku bym nie miał, a miał tą kartę wyłącznie w telefonie, no to tego ryzyka nie mam, tak? Ja się nie boję tego, że gdzieś zostawię, że gdzieś, nie wiem, zginie mi portfel i tą kartę ktoś zdobędzie i sobie na dane z karty wykona jakieś zakupy. Tego nie ma. Także pod tym względem jest to rzeczywiście bezpieczniejsze. To jest tylko problem taki w mentalności ludzkiej. Przyzwyczaić się do tego, że to coś może być w telefonie. Ludzie troszeczkę tych nowości się boją, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej o historii, popatrzmy, co się dzieje na przykład chociażby na bramkach autostradowych. No, na autostradzie A1 tutaj na północy można spokojnie płacić, przejeżdżając przez bramkę na podstawie zeskanowanego numeru rejestracyjnego. A mimo to, jest to bardzo proste, a mimo to mnóstwo ludzi, zwłaszcza latem, stoi w tych korkach do bramek, zamiast przejechać sobie swobodnie pasem, gdzie tylko się skanuje, zwalnia się i się przejeżdża. Tak? Ludzie jakoś tego unikają. Płatności za parkomaty. Dokładnie jest to samo. Ile ludzi szuka tych drobnych i odlicza, ile czasu będzie stać, żeby odpowiednio dużo wrzucić, ale z kolei nie przepłacić. Podczas gdy można to zrobić w aplikacji w telefonie. Więc ja jestem fanem tych rzeczy w telefonie, tych uproszczeń, aczkolwiek doskonale rozumiem też obawy tych osób, bo w rodzinie, tak? Mój brat ma, on tak często, jak go namawiam do takich rzeczy, to często ma takie, albo ty studiowałeś informatykę i się na tym znasz, ale prawdę mówiąc, ja studiowałem tą informatykę w latach 90. Wtedy szczytem marzeń była Nokia 6110. Nikt nie myślał o smartfonach, nikt tego nie uczył. To nie są rzeczy, których uczono na studiach, tak? Jasne. Mi się wydaje, że kurczę, to o czym pan wspomniał, a nie przyszło mi to do głowy, to znaczy jeśli sprawa między moimi pieniędzmi a mną osobiście odbywa się wyłącznie, prawie że bezpośrednio, to znaczy jest to sprawa wyłącznie między mną a moim smartfonem, i takiej karty, o której rozmawiamy, no nawet do rąk nie dostają właściwie pracownicy banku, nie muszą jej przekazać firmie, która musi ją nam dostarczyć i komuś dać do ręki, żeby on nam włożył albo do skrzynki pocztowej lub osobiście nam do ręki wręczył, to ja się czuję bezpieczniej, bo parę osób po drodze, które pewnie mają czyste intencje i tak naprawdę nic się nie dzieje, jednak ma w rękach moją kartę, w jakimś sensie dostęp do moich pieniędzy, a jeżeli ograniczamy to wyłącznie do kontaktu tylko ja, mój smartfon, to ja muszę panu powiedzieć, mimo tego, że nie studiowa informatyki, czuję przewagę. Ja powiem jeszcze jedną rzecz tak na koniec, żeby nie tematem bezpieczeństwa nie wypełnić całej naszej rozmowy, ale taka ostatnia rzecz. Jakieś 2 lata temu zdarzyła mi się sytuacja, że wypłacałem gotówkę w bankomacie. Dzień później okazało się, że jestem rzekomo w Rio de Janeiro, bo ktoś wykonał moją kartą transakcję w Rio de Janeiro, tak? Tak zwany scamming. Ktoś zeskanował, mimo że jestem świadomy tego, tych zagrożeń, a mimo to dałem się złapać i ktoś zeskanował moją kartę i wykorzystał ją do transakcji gdzieś za granicą w Rio de Janeiro. Na szczęście zadziałały pewne mechanizmy, które w bankach mamy, funkcjonują, tak? Wykrywanie, że jeśli byłem tutaj w kraju, to nie mogłem w ciągu 12 godzin znaleźć się gdzieś tam daleko w Ameryce Południowej, więc to zadziałało. W przypadku karty wirtualnej tego nie ma, tak? No tak, tak. Oczywiście znikają te kolejne wady. Powiedzieliśmy sobie tak, szybciej, wygodniej, bezpieczniej. Pani Aneto, jak jeszcze? Ekologiczniej? Jeszcze coś dodam. I takie jedno zdanie, które podsumuję. Przede wszystkim, słuchajcie, mamy wszystko pod kontrolą. Przypomnę, że kiedyś, żeby zapłacić kartą, musieliśmy kartę dać sprzedawcy do ręki. To nie my, słuchajcie, inicjowaliśmy płatność, to było przekazanie karty. Dzisiaj nam się to wydaje zupełnie, absolutnie niemożliwe. A mając jeszcze tą kartę w telefonie, absolutnie kontrolujemy sytuację. W całym tym łańcuszku, od momentu wydania do momentu płacenia. Na pewno jest ekologicznie, bo nie produkujemy plastiku, nie produkujemy
koperty, do której ta karta ma być włożona. Nie produkujemy carriera, czyli tego takiego listu, na który karta jest naklejana, gdzie otrzymujemy kartę, wyciągamy z koperty. Zobaczcie, ile tutaj po drodze mamy oszczędności dla środowiska. Ale co jeszcze? To, że ekologicznie, to na pewno. Mamy też, słuchajcie, pewną procedurę, czyli wszyscy kupujący, którzy korzystają z kart i płacą czy za zakupy, czy usługi, mają pewien mechanizm, który ich chroni, a mianowicie prawo do chargebacku. To brzmi tajemniczo, ale myślę, że ci, którzy płacą kartami, zwłaszcza robiąc zakupy w internecie, to jeśli jeszcze nie wiedzą, co to jest, no to się właśnie dowiedzą, bo to jest, kurczę, słuchajcie, drogie panie i drodzy panowie, bardzo ważna funkcja, bo coraz bezpieczniejsze są te zakupy w internecie, coraz rzadziej zdarza się, że zamiast telefonu ktoś przyśle nam cegłę, ale ciągle to się jeszcze może zdarzyć, no i tutaj jesteśmy zabezpieczeni, tak? Tutaj właśnie mamy chargeback. To jest, słuchajcie, taki mechanizm, taka procedura, która chroni nas, kupujących, w sytuacjach, kiedy na przykład nasze zakupy dotarły, które zamawialiśmy w internecie, ale okazuje się, że to dotarły na przykład uszkodzone albo w ogóle nie dotarły. Bankomat na przykład chcieliśmy wypłacić 1000 zł, dostaliśmy 500 zł. Mamy wtedy prawo pójść do banku w takiej formule, czy elektronicznej, czy fizycznej, i w ramach tej procedury odzyskać środki, które zostały utracone w związku z nieotrzymaniem usługi, towaru, tudzież pieniędzy wypłaconych z bankomatu. Także to warto podkreślić, dotyczy to nie po prostu zakupów w internecie, ale właśnie zakupów kartą. Tak, tak. Kluczowe jest tutaj właśnie to, że to ta karta daje nam to bezpieczeństwo. Fajnie, że te nowoczesne rozwiązania są, one są bezpieczne, ale dają też nam, kurczę, wygodę po tej drugiej stronie. Znaczy, ja mam na myśli tak, skoro coraz częściej już płacimy kartami, telefonem czy zegarkiem, to chyba też, jak to wygląda z Państwa perspektywy, że coraz więcej jest też tych miejsc, w których możemy zapłacić kartą. Ja się ostatnio wybrałem na zwykły osiedlowy bazarek i się okazuje, że naprawdę już w zasadzie nie ma takich miejsc, w których nie można by było za jabłka, ziemniaki i zieleninę zapłacić kartą u pani w najzwyklejszym takim straganie. Co jeszcze chyba rok, dwa, pięć lat temu nie było takie oczywiste. Oj, absolutnie. W ogóle taka bardzo dobra informacja to taka, że sieć akceptacji kart w Polsce jest w 100% przystosowana do obsługi kart zbliżeniowych. Czyli te wszystkie karty wirtualne mogą być akceptowane w całej sieci, która jest. Bo ja to zawsze nazywam takim ekosystemem kartowym. No bo jest karta i wspaniale, że ona jest, ale jeszcze musimy mieć gdzie nią zapłacić. Ta refleksja a propos właśnie bazarku i to, że możemy iść po przysłowiową gazetę i zapłacić kartą, naprawdę na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się kolosalnie. Jakie z tych takich wygodnych rozwiązań mamy dla przedsiębiorców? Może nie gigantycznych, ale średnich, małych? Co mamy do zaproponowania, jeśli chodzi o ten zbiór tych takich nowoczesnych, a dużo znacznie ułatwiających życie rozwiązań? Pani Aneto. Rynek powoli zdobywa nowy rodzaj przyjmowania płatności, a mianowicie są to softposy. O ile nasi przedsiębiorcy bardzo dobrze znają rozwiązania w postaci posów, bo z tego korzystają, to softpos, powiedzmy, jest taką jeszcze jednak nowinką. A mianowicie, o co chodzi w tym rozwiązaniu? Softpos jest to po prostu aplikacja na telefon z terminalem, która umożliwia przyjmowanie płatności. Więc mamy taką sytuację, w której nasz przedsiębiorca prowadzący small business nie musi zamawiać dodatkowego urządzenia, nie musi czekać na kuriera, nie musi czekać, aż zostanie mu ten POS przywieziony, tylko zamawia, tak naprawdę podpisuje zdalnie umowę z bankiem i ściąga sobie aplikację na swój telefon, którego używa przy prowadzeniu firmy. Ściągnięcie aplikacji jest równoznaczne z możliwością przyjmowania płatności i mówię, i taki przedsiębiorca, który właśnie ma potrzebę na przykład zrobienia
czy uczestniczenia w targach, wystawach nie musi już przede wszystkim przyjmować gotówki, tak? No bo jednak to też jest kłopot i to wiemy, że płatności gotówką na tego rodzaju imprezach typu właśnie targi, wystawy, jest to kłopot, przyjmuje płatności kartą. Poza tym, że jest taką zaletą, że mamy tu mobilność, mamy też dla przedsiębiorcy niższe koszty obsługi, gdyż taki terminal, który jest w telefonie, nie wymaga serwisowania, przede wszystkim nie mamy tutaj wydruku, bo potwierdzenie transakcji wysyłane jest SMS-em bądź mailem, czyli jest to znowu rozwiązanie wygodne, jednocześnie ekologiczne i ten przedsiębiorca, że tak powiem, ma uzupełnioną paletę, bo mamy też takich przedsiębiorców, którzy korzystają z jednego i z drugiego rozwiązania, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebują. Wyobraziłem sobie taką sytuację, w której nikt nie chce mieć do czynienia z tą gotówką, ani ja klient, ani pewnie taki przedsiębiorca, któremu życzymy, żeby szło jak najlepiej i nagle się okazuje, że wieczorem ma strasznie dużo gotówki. Tu znowu stwarza to pewne ryzykowne sytuacje. No i odpada problem, odwieczny problem wydawania reszty, nie? Gdzie tej gotóweczki jednak w drobnych brakuje i tak dalej. W przypadku przyjmowania płatności kartowych tego problemu nie ma. No i pamiętajmy, obróbka gotówki, odwózka gotówki i tak dalej, to też są koszty. To nie jest tak, że gotówkowo, to znaczy bezkosztowo. To też są koszty. No tak, i to nasze rozliczenie od razu jest, że tak powiem, załatwione. Z mojego konta pieniądze trafiają na konto przedsiębiorcy, u którego usługę, ewentualnie jakieś dobra kupiłem. I znowu kwestia bezpieczeństwa, to znaczy znowu tych pieniędzy fizycznych. O nie, nie musimy się martwić. Na przykład płacąc za usługę hydraulika, bo znowu płacimy kartą, co jest dużo bardziej zabezpieczone, znowu eliminuje nam to zagrożenie, które no, związane jest z tym, że gdzieś trzeba pójść, znaleźć ten bankomat, wypłacić z niego gotówkę, tę gotówkę mieć. To pewnie pan Marcin się uśmiechnie i ze mną zgodzi, tak czuję już z tej naszej rozmowy wynika. Ja nie lubię takich sytuacji, no bo z reguły mi jakaś reszta zostaje z tych wypłaconych 100 czy 200 zł, bo tak wygodniej. Ja nie wiem, kurczę, co ja mam potem z tą resztą robić, no. Gdzieś mi zostaje jakieś 7,50 i ono leży potem przez pół roku gdzieś na jakiejś szafce i tak nie płacę gotówką, więc nie wiem, gdzie je wydać. Panie Marcinie, ma pan tak czasem, że nie wiadomo, co z tą gotówką robić? Znaczy w Polsce już nie, natomiast na wakacjach rzeczywiście, kiedy jadę na wakacje i zabieram jednak jakąś gotówkę, bo dobrze mieć w razie gdyby i tak dalej. Co prawda minęły już te czasy, kiedy rzeczywiście z naszymi polskimi kartami był problem, czy to na stacjach benzynowych, które tam na przykład automaty, nie wiem, we Włoszech nie akceptowały kart debetowych, musiała być kredytowa i tak dalej. Więc na takie przypadki rzeczywiście zabieram jakąś gotówkę i rzeczywiście tych blaszaków się potem uzbiera. Ten portfel mój, który mam w domu, to rzeczywiście on wyłącznie są w nim euro i to takie blaszaki gdzieś tam z ostatnich wakacji, czy z ostatnich nart ze stycznia, kiedy też tam tych blaszaków się trochę poprzywoziło, no, jadąc latem pewnie gdzieś tam znowu je wydam. Zdarza się tak, że wrzucam je tam rzeczywiście w ten automat na przykład na autostradzie, bo tam można wrzucić tam porcję gotówki, on to policzy sobie i już to uwzględni w płatności za autostrady, bo to też się zmienia, nawet w tych Włoszech, do których jeżdżę już od kilkunastu lat, to tak samo te karty początkowo były w tych automatach nieakceptowalne, potem przyszła pora, kiedy zaczęły być akceptowalne karty, ale plastikowe, trzeba było w tą szczelinkę wsunąć, a w tej chwili normalnie zegarkiem do czytnika i też można płacić za autostrady we Włoszech na bramkach zegarkiem. Także tak, ta gotówka to jest w dalszym ciągu jakiś tam problem. Tak, odwracając trochę sytuację i uśmiechając się nadal jednak, muszę powiedzieć, kurczę, że czekam aż w tych dużych marketach, bo można zakupy na przykład robić raz w tygodniu i wtedy warto wziąć ten wózek. Kurczę, żeby coś wymyślili, żeby tej monety tam nie trzeba było wrzucać, bo ja już jestem taki bezgotówkowy i taki zbliżeniowy, że tą złotówę czy dwa złote ja nie mam skąd tego brać. I potem właśnie, jest taki kłopot. Dobra, to zostawiamy. Pani Aneto, tak na koniec, bo w bankach myślicie o tym, co będzie dalej, co będzie za rok, za dwa, za pięć. To co nas czeka w przyszłości? No bo tak, wirtualnie już, wirtualniejemy, smartfoniejemy coraz bardziej, coraz mniej jesteśmy gotówkowi, soft posy, bramki płatnicze. Co będzie za chwilę? Co będzie dalej? Za rok, za dwa, za pięć? To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo bym chciała mieć taką szklaną kulę, ale tak
powiem, jak ja sobie to wyobrażam i jak patrzę na to, jak to się rozwijało, bo tak z tyłu głowy zajmuję się kartami 25 lat, więc to już szmat czasu i pamiętam właśnie, jak wchodziły te płatności mobilne i tak sobie jako bankowcy mówiliśmy, ten rok to będzie już tym rokiem, kiedy nastąpi przełom i będziemy płacić telefonem. I jednak trochę czasu nam to zajęło, tak? Czyli oczywiście przekonaliśmy się do tego i bardzo polubiliśmy te płatności mobilne, natomiast nie zadziało się to od razu, bo właśnie potrzebna była też infrastruktura, tak? Tak jak nazwałam to sobie tym ekosystemem, tak, to zawsze było pytanie, co pierwsze, jajko czy kura, czy najpierw ma być instrument, czy najpierw ma być to urządzenie, w którym będzie możliwość dokonania zapłaty. Więc ja sobie myślę tak, że przede wszystkim będą popularne wszystkie rozwiązania, którym będzie przyświecał jeden cel, że płatność powinna być jak najbardziej intuicyjna, prosta. Będą popularne te rozwiązania, które będą eliminowały, nie wiem, konieczność podawania jakichś długich ciągów znaków na stronie internetowej, jakieś, wiecie, zabezpieczeń, jakichś dodatkowych, przy czym mam na myśli, że będzie to bardzo komplikowało płatność, tylko to musi być dla klienta intuicyjne i proste. Może tu nie ma niczego odkrywczego w tym, co powiedziałam, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Natomiast zapewne marzy nam się taka sytuacja i może, nie wiem, może nie za 5 lat, ale za 10, 15, wyobrazimy sobie, że nasze lodówki tak będą na przykład same zamawiały zakupy, nasze odkurzacze same będą zamawiały filtry, my nie będziemy się tym przejmować, no bo zobaczcie, już teraz producenci, nie wiem, drukarek wprowadzają na przykład abonamenty na tusze, tak? Oferując taką zdalną kontrolę nad bieżącym zapotrzebowaniem. Więc nie wykluczam takiej sytuacji, nie wiem, Marcin, ty jesteś też zwolennikiem takich nowinek, podobałaby ci się ta lodówka, która się tam sama komunikuje ze sklepem i do pewnego limitu zamawia zakupy? Zapewne tak, to znaczy są już lodówki, które fotografują wnętrze lodówki i w każdej chwili będą w sklepie, możesz zajrzeć sobie w telefonie i zobaczyć wnętrze, czy jak się nie pamiętasz, czy coś masz w lodówce, czy nie, i zobaczyć jej wnętrze, to funkcjonuje, natomiast... Chodzi o to, że tak, żeby to już było, wiesz, tak w standardzie, taki ekspres do kawy, który samoczynnie zamawia kawę, którą lubimy. Słuchajcie, mnie by się podobało to, żeby wchodząc do tramwaju, metra, generalnie komunikacji miejskiej, nie trzeba było wyciągać biletu, tylko po prostu chciałabym, żeby takie metro rozpoznało, że weszłam i obciążyło moje konto za przejazd, tak? Ja myślę, że w tym kierunku w ogóle będą też aplikacje bankowe się rozwijały, bo zobaczcie, że bank to już nie jest tylko i wyłącznie domena pieniądze, lokata, kredyt, tak? Funkcjonalności aplikacji bankowej rozwijają się, już przejmują też tak naprawdę funkcjonalności tego, co dotychczas funkcjonowało, czy funkcjonuje jeszcze w oddzielnych, dedykowanych aplikacjach. To już aplikacjami bankowymi pomału można już płacić tak samo za parkomaty, kupować bilety. Czyli ta aplikacja bankowa zaczyna być takim sercem do też wszystkich, również i mikropłatności, tak? Pięknie wygląda ta przyszłość, muszę Państwu powiedzieć, i o ile bardzo bym chciał wejść do sklepu i zrobić zakupy i żeby one się same zapłaciły, czyli wyeliminować to spotkanie z kasą, wyjmowanie i tak dalej, tylko od razu chciałbym spakować to, co potrzebuję do toreb, wyjść i żeby to się już zapłaciło, to na to się zgadzam. Szczególnie zgadzałbym się na kwestie dotyczące odkurzacza, żeby się same załatwiały. Nie wiem, jak z tą lodówką. Nie wiem, czy chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, jak jest w tej lodówce. Jakoś jeszcze chyba wolę ciągle zadzwonić do żony i zapytać, czy mam jeszcze jogurt, czy już muszę kupić. Ale to ciekawe. Jeżeli nie za rok, nie za dwa, to za pięć. I myślę, że do tego czasu nie raz, nie dwa i nie trzy się jeszcze spotkamy i będziemy sobie mówić, a pamiętacie, to było kiedyś jeszcze, jak wprowadzaliśmy wirtualną kartę płatniczą. Dawne czasy. Teraz to już człowiek pomyśli, jest zapłacone. To umówmy się już teraz na kolejne takie rozmowy. Będzie mi bardzo miło. A za dzisiejszą rozmowę szalenie dziękuję. Aneta Hoffman, dyrektor Wydziału Kart Płatniczych Nest Bank. Serdecznie dziękuję. Marcin Miąsko, kierownik projektów IT Nest Bank. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Na przyszłość. Jesteśmy umówieni? Oczywiście. Jasne.